Duszona karkówka to jedno z naszych ulubionych dań obiadowych. Dziś pokażę Wam, jak podkreślić jej smak i uzyskać idealnie gęsty i doprawiony sos. Potrzebuję karkówkę wieprzową, bulionetkę do duszonych mięs knor, suszony majeranek, cebulę, mąkę, ziele angielskie oraz liść laurowy. Na początku kroję mięso na kotlety o grubości około 2 cm. Każdy z nich rozbijam lekko tłuczkiem i opruszam mąką. Tak przygotowane kotlety obsmażam z obu stron na złoty kolor. Następnie kroję cebulę w piórka i przesmażam w garnku na rozgrzanym oleju. Teraz dodaję majeranek, liść laurowy oraz ziele angielskie. Kiedy cebula nabierze złotego koloru, wsypuję pozostałą mąkę i wszystko razem przesmażam. Do garnka wlewam litr wrzącej wody i przekładam mięso. Na koniec dodaję bulionetkę knor. W ten sposób wydobędę ze wszystkich składników bogactwo smaku, a danie zyska niepowtarzalny mięsny aromat. Potrawę duszę na małym ogniu do momentu, kiedy mięso będzie miękkie. Gotową karkówkę w sosie własnym podaję z ziemniakami lub kaszą. Życzę smacznego!